Nowy sezon 7 Fortnite. W dzisiejszym odcinku pokażę wam wszystkie zmiany, wszystkie nowości oraz ukryte ciekawostki, których jest naprawdę masa w nowym sezonie 7 Fortnite'a. Zostawcie łapę w górę, subskrybujcie mój kanał oraz pamiętajcie o kodzie ZAKSZAK ITY w sklepie. Dziękuję wszystkim za wsparcie i wbijajcie na moją mapę, na której znajdziecie OG przedmioty. A więc widzowie, 7 sezon wreszcie zawitał do Fortnite'a. Czekaliśmy na to około 2 tygodnie od startu sezonu, ale wreszcie się to wydarzyło. Ja wyskakuję z busa i zobaczcie tylko, co jest przede mną. Jest to oczywiście zimowy biom. Tylko niestety nie jest to taki zimowy biom, jak widzieliśmy te 5 lat temu w tym sezonie. Tylko jest on troszeczkę mniejszy. Dlatego, że zima nie połknęła lepkiego lasku oraz zima nie połknęła Flash Factory. Chyba nie tylko ja lecę na zimę. No chyba nie. W dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie o wielu, wielu rzeczach. O wszystkich zmianach, o wszystkich przedmiotach, które zostały dodane do gry. O tym, co zostało wywalone i tak dalej, i tak dalej. A ja teraz zleciałem na shotguna i mam nadzieję, że coś tu jeszcze będzie. I dobra, ta zima jest szalona. Nie wiem, czemu ja tutaj od razu poleciałem, no ale w sumie nie miałem innego wyjścia. Ty, Tek wrócił. Pierwszy item, który powrócił, jest to widzowie Tek. Ej, stary, dobry Tek. Znaczy, to była wiertarka, nie Tek, bo Tek był jeszcze wcześniej, to była wiertarka. Widzowie, wiertara to był mocny SMG. Naprawdę przyjemnie się nim grało. Wróciły również samoloty, którymi możemy sobie latać. I może on tutaj wyląduje i mu zabiorę. Gościu, ląduj, 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 ląduj. Chłop nie ląduje, ładuję do niego, rozwalam mu ten i padni. Dobra, gość by zginął i bym mu zabrał samolot. Tylko na razie boję się troszeczkę o moje HP. Jasny gwint. Dobra, to jest szalone, widzowie. To jest totalnie szalone. Tak jak już mówiłem, pogadamy dzisiaj o wszystkich rzeczach, które zostały dodane, o tym, co się zmieniło i tak dalej, i tak dalej. No i w sumie powoli można już poczuć klimat zimy, bo jeżeli wrócił zimowy biom, święta już za rogiem. Dobra, może nie za takim rogiem, bo jeszcze ponad miesiąc, ale nie grudzień już za rogiem. To można już powoli się zacząć wczuwać w zimowy, świąteczny klimat. Ej, chłop tu jest. Dobra, widzowie, ja stąd uciekam. Idę, bo nie chcę się wywalić. To by było tragiczne, jakbym teraz padł. Ja w tym meczu chcę wygrać. To jest pierwszy zimowy mecz i nie mam zamiaru w nim przegrać. Ej, czy on mnie dojeżdża? Chyba mnie dojeżdża kolejny. Jasny gwint. Dobra, panowie, dajcie mi spokój. Dajcie żyć, halo. I swoją drogą mogłem ubrać zimowego skina, nie pomyślałem. Ej, czemu nie może mi wypaść żadne leczenie? Wytłumacz mi to ktoś dlaczego. Widzowie, zacznijmy sobie może rozmawiać o tym, co się w Fortnite zmieniło. Mianowicie, pierwszą zmianą, jak już wszyscy wiemy, no oczywiście są samoloty i Tek, które widzieliśmy, ale powiem wam, że kolejną zmianą, która również jest bardzo ciekawa, jest to, że do Fortnite'a wróciły armaty, którymi możemy wystrzeliwać sami siebie, bądź możemy wystrzeliwać kule armatnie, w zależności, czy wejdziemy do tej armaty, czy nie. Więc jest to drugi środek transportu, który powrócił zaraz po samolotach. Wydaje mi się, no, że samoloty jednak są lepsze i bardziej ikoniczne. Chłop, co lata tam w samolocie? Ej, dobra, XD! Ja pamiętam, widzowie, jakby to było dzisiaj, jak się latało tymi samolotami, a to minęło już ile? 5 czy tam 6 lat od tego czasu. To jest masakra. Ty, a co to jest? Takie coś w powietrzu. Czy wy to widzicie? Ej, to jest dziwne. Nie wiem, czy to jest błąd, ale podejdźmy do tego i się podbudujmy. Ej, dobra, widzowie. To jest coś, o czym nie było mowy w update'cie. Ej, to jest błąd jakiś gry? Co to jest? Ej, dobra, odkryłem. Nie wiem, co ja nawet odkryłem, widzowie. Napiszcie w komentarzu, co to jest. Ja nie mam pojęcia. A teraz postarajmy się nie zginąć i gadamy o kolejnych zmianach. Jedną z następnych zmian jest to, że minigun wrócił do Fortnite'a. Jeżeli ktoś z was jest spamerem, lubi spamować, to myślę, że jest to idealny, dosłownie idealny przedmiot dla tej osoby. O, goście się biją. Biało 30 leży. Mamy ziomeczka porobionego. Let's go. I dobrze byłoby zgarnąć ten loot, ale wydaje mi się, że będzie to trochę ciężkie. Chłop, co tam samolotem leci? Nie mam pytań. Widzowie, potrzebuję bardzo, bardzo... Bardzo potrzebuję leczenia. Bardzo, bardzo potrzebuję tego leczenia. Tylko na razie, no jak widać, nie chce mi go dać. Bardzo niedobrze. Bardzo, bardzo niedobrze. No więc kolejny przedmiot, który powrócił, jest to wszystkim znany i lubiany flintlock, czyli oczywiście pistolet krzemieniowy. Można też go nazwać pistoletem pirackim, który podczas wystrzału odbija nas do tyłu. I czasem przez niego można zginąć, bo przez to spada się z wysokości. Nieraz mi się to zdarzyło. Ale można też dać przeciwnikowi heada za bodajże 170 czy tam 180 i odesłać go szybko do lobby. Ej, balony wróciły! No dobra, no to co, skybase z balonami? To może nie być głupie. I teraz zapnijcie pasy. I mam na myśli, serio, zapnijcie mocno pasy, bo jak usłyszycie to, co za chwilę powiem, co wróciło do gry, to prawdopodobnie niektórym włosy staną dęba, bo ten przedmiot, powiem wam, będzie przykładowo mi się śnił po nocach, jak mnie ktoś z niego będzie dojeżdżał. Powróciła rakietnica, ale nie taka zwykła, tylko poczwórna rakietnica. Czyli rakietnica, w której mamy 4 rakiety i możemy strzelać każdą z tych rakiet co sekundę, albo nawet co niecałą sekundę. Widzowie, to będzie
Za mocne. To będzie naprawdę za mocne. Ja pamiętam, jak to działało, to było potężne. Ale broni nie są to oczywiście jedyne rzeczy, które powracają do Fortnite'a, ponieważ wróciła również jedna bardzo ciekawa rzecz, jeden bardzo ciekawy przedmiot, mianowicie kolejna pułapka. I jest to tym razem pułapka trująca, więc pułapka, w którą gdy wchodziliście, strzelała was zatrutymi strzałkami i zadawała wam damage co sekundę. Nie jestem pewien, ile tego damage'a było, ale bił on tylko białe chapy, więc omijał potkę i nawet gdy mieliście potkę, to mogliście od tego zginąć, więc to było takie całkiem ciekawe, jak od strefy, można powiedzieć. 16 osób do końca meczu. Ej, weźmy to, wygrajmy. Ostatnio, no niestety, zająłem trzecie miejsce w nowym sezonie, tym, co był tydzień temu, więc w tym lepiej, żebym wygrał. Mam nadzieję, że to się uda. No i oczywiście, jak zawsze, zapytam was, co chcecie zobaczyć w kolejnej aktualizacji, ponieważ za tydzień właśnie zapomniałbym o najważniejszym, czyli zakopany skarb. Mapa zakopanego skarbu. Widzowie, 2000 łapek w górę pod tym odcinkiem i jutro rano wlatuje tylko zakopany skarb challenge. To będzie najlepszy film w historii tego kanału. Mapa skarbów jest to, szczerze, mój ulubiony item w tej grze. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że dostajemy z niego kozackie przedmioty. Powinienem dostać pewnie złotego skara albo złotego spaza na 100%. Po drugie, lubię tą mechanikę pokazywania się właśnie tej złotej poświaty. I po trzecie, no nie wiem, lubię ten klimat. Ja lubię takie pirackie klimaty i mi się ten item po prostu podoba. Dajcie znaka, co wy o nim myślicie. Zapomniałem o skarbach. O najważniejszym, ale najważniejsze zawsze na koniec. No więc słuchajcie, zbliżamy się do skarbu. Bardzo możliwe, że jest to pierwszy skarb wykopany na świecie, ponieważ ja od razu po update'cie wszedłem do gry. 3, 2, 1, jesteśmy. No więc widzowie, wykopujemy skrzynię skarbów. Zobaczmy, co z niej wypadnie. Uwaga, 3, 2, 1 i mamy, no gościu. Dlatego to lubię. Złoty spas i fioletowy skarb. No i pokażcie mi, gdzie mogę znaleźć w tym sezonie takie przedmioty. Złotego spaza w tym sezonie nawet w ręce nie miałem, a skara może z 3 razy, no raczej nie więcej. A tutaj znalazłem skarb i proszę bardzo, mamy to. Ja się jaram, ja się serio tym jaram. Samolot, widzowie, ty, ktoś się chyba, ej, ktoś się rozbił samolotem. Oho, no to lekko pechowa sytuacja. Lego, przykro mi. O, wow, dobra, okej. Okay. Przykro mi, ale co jest, że mi zginął od tego? Siadamy do samolotu, tylko jak się tym latało? Widzowie, ja tym nie latałem 5 lat. Dobra, myszką się steruje. Nie, klawiaturą się steruje. Dobra, luz. No i proszę państwa, to mi się podoba, tylko nie do końca jeszcze kumam to sterowanie. Ej, dobra, jak się tym latało, gościu? Słuchajcie, bo góra to był dół to była góra, lewo to było prawo, a prawo to było lewo? Coś takiego? Okej, okay, nie pamiętam, ale jest to przyjemne. Bardzo przyjemnie się tym lata i jest całkiem bezpieczne, jakby nie patrzeć. Proszę bardzo, szybujemy, panorama Fortnite'a, no co może być piękniejszego w tej grze? Tylko jak nam ktoś rozwali samolot, to giniemy, bo lotnia się raczej nie rozkłada, z tego co wiem. A właśnie, co do lotni, to został dodany też redeploy, czyli przedmiot, który gdy podniesiecie, możecie otwierać ponownie lotnię. To taka ciekawostka, taka mała zmiana, ale na Skybase się przyda. Dobra, dawać mi tutaj innych pilotów, ja ich zaraz, widzowie, składam. Bitwa powietrzna, proszę tutaj o bitwę powietrzną. Oczywiście samolotami da się strzelać, gdyby ktoś pytał, ty rozbijesz. Aha, rozbiłem machinę, no rozbiłem machinę. Aha, aha, aha. No i wlatuję, no i po samolocie. Tyle z samolotu było. Wjechałem w ziemię, GG. Ej, chłopy biją się na wyrwy, wjeżdżam. Wykorzystajmy te przedmioty, widzowie, zobaczymy, jak się tym gra w ogóle. Bo spaza to ja mówię, no jeszcze złotego nie miałem w tym sezonie. Chłop tu się tucze, biało ma, 70 leży jeden. Lecimy po drugiego koleżkę, zapraszam serdecznie, ziomeczka. Biegnie, 0,70, white leży tak samo. Ło, nie, quad launcher. Nie, proszę, tylko nie to. Ej, Tommy Gun powrócił, co? Dobra, co? Jak to? Co? Widzowie, normalnie to Tommy Gun powrócił, ale jaja. Tego nie było w opisie aktualizacji. No i warto, powiem tak, warto oglądać odcinki do końca, bo takie rzeczy właśnie w nich wychodzą. Wow, 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 wow. To jest właśnie ta rakietnica poczwórna, o której ja mówię. To jest serio za mocne. Tommy Gun 21, 20, let's go. No widzowie, i zdobywamy poczwórną rakietnicę. Dziękuję bardzo. Ja współczuję moim przeciwnikom. Ja naprawdę im współczuję, szczerze im współczuję. Zostałem jeden na jednego, więc wysadzam się z poczwórnego RPGa, mój kolego. Oj, widzowie, tak będzie, tak zrobimy. Poczwórny RPG i do domu, a raczej do lobby. Jest tu ziomek, widziałem go, dobra, lecą RPGi, siemano. Dobra, ja sobie chwilkę postrzelam, pozwól. Tak, tylko chwilkę, dobra, tylko chwilkę. Pompę mu daję, white ma, let's go. Rakietnica, pompa, 27 na biało. Rakietnica, rakietnica, rakietnica. Ziomek ucieka, 35 biało. Wygrywamy w nowym sezonie 7 Fortnite'a. Napiszcie, która zmiana waszym zdaniem najlepsza.